Witaj. Czy czujesz się czasami niepewnie? Masz problemy z podejmowaniem decyzji i realizacją swoich celów? A może masz w sobie poczucie, że jesteś niewystarczający i niedostatecznie kompetentny do wykonywania danych zadań? Możliwe, że doświadczasz trudności związanych z niską samooceną i nie akceptujesz siebie w pełni. Jest to bardzo powszechny problem. Ma on duży wpływ na nasze życie i na to, jak funkcjonujemy na co dzień. W dzisiejszym odcinku przybliżę Ci pojęcia samooceny, samoakceptacji. Postaram się także zaproponować kilka metod i porad, które mogą pomóc Ci podwyższyć Twoją samoocenę. Samoocena i samoakceptacja to pojęcia często stosowane zamiennie. Mają one wiele elementów wspólnych, jednak różnią się od siebie. Samoocena to ocena siebie opierająca się na przekonaniach dotyczących własnych umiejętności, wartości czy zdolności. Warunkują ją różne czynniki, od życiowych doświadczeń, przez kulturę, wychowanie i indywidualne przekonania. Przykładowo, osoba z wysoką samooceną w sytuacji zawodowej chętnie będzie podejmowała się wielu zadań, nawet takich, które wykraczają poza jej poziom kompetencji. Zakłada, że gdy poświęci na nie trochę więcej czasu niż normalnie, jak najbardziej będzie w stanie w sposób zadowalający je wykonać. Natomiast osoba cechująca się niską samooceną prawdopodobnie uzna, że zadanie znacznie przekraczające jej umiejętności nie jest przez nią możliwe do zrobienia i być może odmówi jego przyjęcia, pomimo korzystnych benefitów wynikających z jego wykonania. Samoakceptacja to natomiast akceptacja siebie niezależnie od naszych wartości, umiejętności czy zdolności. To fakt przyjęcia siebie takimi, jakimi jesteśmy, z wszystkimi naszymi wadami i zaletami. O samoakceptacji często mówi się w kontekście ciała czy wyglądu zewnętrznego. Jest to jak najbardziej dobre skojarzenie. Nie ma to nic wspólnego z naszymi umiejętnościami i mamy na to nieco mniejszy wpływ. Osoby z wysoką samooceną niekoniecznie muszą mieć wysoką samoakceptację. Działa to także w drugą stronę. Warto pamiętać także, że samoocenę postrzegamy bardziej jako spektrum niż zero-jedynkowy podział. Podane powyżej przykłady związane z pracą mogą przyjmować wiele innych form pośrednich. Jest to kwestia indywidualna i nie warto próbować umieszczać siebie w konkretnych ramach. Jak zatem walczyć z niską samooceną? Na początek możesz spróbować nieco zmienić swój sposób myślenia. Wydaje się banalne, łatwo powiedzieć. Zamiast skupiać się na swoich słabościach, postaraj się skupić na swoich mocnych stronach. Każdy z nas ma naturalną tendencję do porównywania się z innymi. Często przyjmuje to postać porównywania się w górę, czyli z osobami z naszej perspektywy lepszymi od nas. Spróbuj zidentyfikować te porównania, na ile są one racjonalne i odzwierciedlają stan faktyczny. To, że dana osoba jest od Ciebie lepsza w konkretnych zadaniach w pracy, to tylko jedna uproszczona wersja tej sytuacji. Być może ma ona dłuższy staż, zajmuje nieco inne stanowisko lub po prostu ma większe predyspozycje do zadań tego typu. Staraj się nie przekładać oceny swoich umiejętności na ocenę całej swojej osoby. Przecież masz do zaoferowania o wiele więcej niż tylko Twoje zdolności w obszarze zawodowym. Warto także znaleźć swoje wartości, to, co jest dla nas ważne w życiu. Podejmować ryzyko, robić rzeczy, których się boisz lub nie do końca jesteś do nich przekonany. Takie przekraczanie granic pozwala na poznanie wielu nowych perspektyw. Początkowo może temu towarzyszyć poczucie lęku czy zagubienia. Jednak korzyści długodystansowe mogą okazać się tego warte. Postaraj się przyjmować postawę asertywną. Dbaj o swoje granice, odmawiaj, jeśli nie czujesz się komfortowo z daną propozycją. Poprzez jasne komunikowanie swoich potrzeb i działanie zgodne ze sobą, masz szansę na zwiększenie poziomu swojej samooceny i ukształtowanie swoich wartości. Jeśli jednak Twoje problemy z niską samooceną i samoakceptacją przybierają poważną formę, znacząco utrudniają Ci codzienne funkcjonowanie lub po prostu czujesz, że nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym sam,
poszukaj pomocy psychologa lub psychoterapeuty. Decyzja o udaniu się do specjalisty często nie jest łatwa. Terapia może jednak znacząco pomóc w zwiększeniu pewności siebie i zmniejszeniu negatywnych myśli na swój temat. Myślę, że naprawdę warto.